Szczęść Boże w 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Najbardziej rozbrajające stwierdzenie, jakie często słyszę, to takie, które mówi człowiek: ja nie wiem, z czego się spowiadać. Ja nie mam grzechów, proszę księdza. I na myśl przychodzą mi wielcy święci, papież, którzy muszą być strasznymi grzesznikami, bo ze spowiedzi korzystali przynajmniej raz na 2 tygodnie. Jakież oni musieli mieć przewinę, że tak często prosili Boga o przebaczenie. A taki zwykły człowiek, który czasem się pokłóci, czasem przeknie, czasem się nie po alkohol albo wyniesie jakiś drobiazg z pracy, bo już się nikomu nie przyda, a jeszcze sąsiada nie lubi, nie widzi w tym nic złego. Bo prawdą jest, że nikogo nie zabił. I do kościoła chodzi co tydzień i w każde święto. Taki prawy. Właśnie ta dzisiejsza Ewangelia jest do tych prawych, co zachowują przykazania, ale nie przyjmują łaski. Arcykapłani i starsi ludu trzymali się prawa. Nie byli aż takimi grzesznikami jak cudzołożnice i celnicy. A jeśli nawet, to nie eksponowali swojego grzechu publicznie. Uchodzili za wzory życia pobożnego. Nauczali o tym, co należy robić, czego unikać. Tylko mieli jeden problem. Wszystko im zobojętniało. Przyzwyczaili się do takiego życia. Wszelkie zasady mieli w małym palcu. Na każde pytanie z prawa potrafili odpowiedzieć mądrze. Jednak mądrości Bożej im brakowało. Stali się niewrażliwi na obecność Boga w swoim życiu, bo wszystko zamknęli w przepisach, które są martwe, a Bóg jest żywy. Jan Chrzciciel, który wyłonił się gdzieś z odludnej pustyni, kiedy zaczął wędrować i głosić Królestwo Boże, wzywał do nawrócenia. I właśnie ci mądrzy stwierdzili, że Jan jest szalony. Zbyt długie przebywanie w samotności pomieszało mu w głowie. Skoro krzywdy nie robi, to niech sobie gada, co chce. Oni się tylko temu przyglądali. Jednak z tej obserwacji nic też nie wynikało. Widzieli ludzi, których czyny wyraźnie były moralnie złe. Jak przychodzili do Jana i w chwili sztu podejmowali decyzję o porzuceniu grzesznego życia. A mimo to nie wyciągali wniosków. Nie stawiali sobie pytania, dlaczego tak się dzieje. Nie stawiali sobie pytania, czy z nimi jest wszystko w porządku. Mówienie o cudzych grzechach nie sprawia dzisiaj ludziom problemu. Krytyka, obmowa, dyskusje za plecami, wytykanie palcami, to idzie nam bardzo świetnie. Kiedy jednak sprawa dotyczy nas, to już zaczynamy się wiercić, oburzać, że co ten ksiądz czy ta Ewangelia wie o życiu. Po prostu celnicy i grzesznicy są od nas lepsi. I co z tym zrobimy? Odejdziemy smutni i zażenowani, że nikt nie docenia naszego życia, że nie poznali naszych czynów. Stwierdzimy, że taka ocena jest dla nas porażką. Ale porażka nie powinna niczego kończyć. Ona ma stać się stopniem, na którym możemy wejść i wzbić się wyżej. Jeden syn powiedział grzecznie ojcu: pójdę popracować w winnicy. Ale wcale nie zamierzał. Zachował się kulturalnie i grzecznie, jednak czyn tej postawie zaprzeczył. Drugi natomiast odpowiedział burowato, ale szczerze: nie chce mi się. Jednak później opamiętał się. Może doszedł do wniosku, że kiedyś za to może odebrać swoją należność. Kiedyś przyjdzie moment, że to on będzie potrzebował pomocy. I wtedy będzie mógł spojrzeć w oczy ojca i poprosić o wsparcie. Z dwóch grzeszników, powiada nam dzisiaj Pan Jezus, większe szanse na znalezienie Boga ma ten, który jest świadom swojej grzeszności. Bo takiemu łatwiej jest odwrócić się od swojego grzechu i zacząć żyć po Bożemu. Te dwie postawy, fałszywego poczucia własnej bezgrzeszności oraz ta z zerwaniem z własnym grzechem, wielokrotnie przedstawiane są na kartach Biblii. Błogosławiony jest ten grzesznik, którego łaska Boża doprowadziła do nawrócenia. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.